Dzień dobry bardzo kochani, witam trzeciego dnia wyzwania i dzisiejsza lekcja, powiem Wam szczerze, będzie prawdopodobnie większym wyzwaniem dla mnie niż dla Was, ponieważ powiemy sobie o odpowiednikach amerykańskich i brytyjskich tych samych słów. Innymi słowy, takie rzeczy jak galeria handlowa, toaleta czy ogród inaczej będą określane przez Amerykanów, a inaczej przez Brytyjczyków. Mają po prostu swoje własne określenia. A żeby było śmieszniej, mimo że sama byłam szkolona w RP, czyli tak zwanym BBC English, jest to akcent brytyjski, postaram się przeskakiwać między brytyjskim a amerykańskim. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ponieważ spróbuję wszystko przeczytać na raz bez edytowania. Pamiętajcie jednak, że jest to duże uogólnienie, ponieważ przykładowo ktoś, kto mieszka w Bostonie, będzie miał zupełnie inny akcent od osoby, która mieszka w Nowym Jorku. No to próbujemy. Będzie ciekawie. Galeria handlowa w Stanach Zjednoczonych – shopping mall, a w Wielkiej Brytanii – shopping center. Mieszkanie – apartment i flat. Blok – apartment building i block of flats. W Stanach Zjednoczonych parter to first floor, a pierwsze piętro to second floor. Natomiast w Wielkiej Brytanii parter to ground floor, a pierwsze piętro to first floor. Toaleta w Stanach restroom, a w Wielkiej Brytanii toilet. Winda elevator, a w Wielkiej Brytanii lift. Ogród w Stanach yard i w Wielkiej Brytanii garden. Sweter, sweater i w Wielkiej Brytanii jumper albo pullover. Spodnie to pants albo trousers. Apteka, drugstore i chemists. Kino, movie theater i cinema. Główna ulica Main Street i High Street. Stacja benzynowa, gas station i petrol station. Parking, parking lot i car park. I ostatni panel, frytki, french fries, chips. Ciastko, cookie i biscuit. Słodycze, candies, sweets, chipsy albo chrupki, chips, crisps. Na wynos, take out, take away. Tenisówki, sneakers, trainers. I torebka, purse i handbag. Dwie najbardziej słyszalne różnice między amerykańskim i brytyjskim to r w amerykańskim i fakt, że w brytyjskim to ry jest takie bardziej zanikające, no i mówię też niżej, używając tego akcentu. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Dla tych z Was, którzy chcieliby pobrać darmową ściągawkę z tejże lekcji wraz z ćwiczeniem, wystarczy zapisać się przez link w opisie. Ściągawki są bezpłatne. Z góry serdeczne dzięki za wszystkie lajki i subskrypcje z dzwoneczkiem. Jak zawsze na ekranie namiary na fanpage, Instagram, na bloga oraz na sklep z materiałami do nauki angielskiego. Natomiast ja się kłaniam nisko, a z uczestnikami wyzwania słyszę się jutro. Trzymajcie się!